Siemkas, to jest kolejny odcinek z Śródziemie Cień Mordoru i słuchajcie, tak jak mówiłem, dzisiaj biorę się za wodza jednego chociaż, żeby go naznaczyć. ale najpierw muszę sobie wybrać jakiegoś przybocznego do pomocy i jest i będzie nim Takrak Legenda. No tak więc zaczynajmy. No, tym lepiej. Teraz wszyscy się zlecą, wezmą alarm, ale trudno, no. Ale trudno, no. Masz się stać przybocznym u Ruka Straszyna. Panu już dziękuję. Do widzenia. Nie mogę się telepać. No kurde, na coś takiego. W ogóle nigdy nie wiedziałem o czymś takim. Czy to jest takie przejście. W sumie szybsze przejście w sumie. Nie ma skacę. Może muszki? Dobra, teraz mogę. A ja chciałem... Aha, no tak. Najpierw tutaj, żebym mógł w ogóle być tym przybocznym. Nie, później. Weźmiemy się... Kurwa ma... Zawodza. Zresetować jakoś to muszę. No kurde, co ty zrobiłeś? Ty jesteś down. Dzięki, będzie. Człowiek. Just kill it while it's still in the cage. No. Look at easy. Get your head out. Gotta go. I tyle. Wygrał. Dobra. To wiecie co? My sobie pójdziemy teraz tutaj. I został tym poplecznikiem, czy nie? No miałeś zostać... Pierdolę, ty głupi jesteś? Się okaże, że to było w tym odcinku.
inicjacja. Zjebie. Kolejna próba krwi. O, na szczęście tutaj. Znowu chodzi chyba o to samo. Teraz mnie tego nie załapie, to się denerwuje, naprawdę. It's a shame to kill such a beautiful creature, but I will if I must. Koniec? No i ładnie. Awans do przypocznego. No to idziemy. Tutaj, nie? Czekajcie, tu jest takie fajne ognisko. No kurde! Serio nie możesz załapać tego pierdolonego ogniska? Nah, quit complaining and do something about it, or I'll tell him what you've been saying behind your back! I ain't afraid of no Catagor! Next one I see, I'm gonna learn to ride it! Kurde, no... Załapię ten mroczny cios, no nie, nie załapię, bo po co? Pierdolę, to jest prawda. Dobra, teraz się tylko jakoś dostać tam. Czekajcie. Przejdę sobie tędy. Co ty zrobiłeś? Ej, Talion, bo zmieniasz się w Altaira. Naprawdę. Zaczyna mnie to już troszeczkę irytować. Strike as a shadow, and the war chief will come. A, bo to z mrocznego cienia, tak? Easy. No co jest? Keep him away! Lord yourself! Kurde, mocny cios. Okej. Jeszcze jeden stronnik. Nothing could beat him in a fight.
Fancy moves with your magic spells. Oh, it's got cold steel right here to keep you in one place forever. I'll never like that thing. It's for the Dark Lord. All right, I'm caught for that a second time. Co ty robisz, idioto? A on jest głupi. Jedyna postać, która mu może pomóc, a on go bije. Kretyn. I know his trouble. Turn as I saw you. Now look at me. Chodzi. Kolejny wódz zaznaczony. I powiem wam, że być może na samym odcinku zrobimy tak. On ma już jakiegoś przybocznego. Tak, ma. To odkryjmy sobie informację. Czego się boi? Zaczyna się to. No i beautiful. Nie, to ja bym skończył, ale nie. Zacznijmy sobie ostatnią nadzieję. W ogóle chciałem też zobaczyć... O nie, 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 to. Wciąż 91%. Czyli nic mi nie dało to, że kogoś naznaczyłem. Fajnie. Zajebiście. 5 punktów umiejętności mi zostało. A naszym następnym punktem chyba będzie upiorny żar. Tak mi się wydaje. Ja nie umiem to właśnie w trafienia krytyczne, więc... Tak średnio, szczerze mówiąc. A ja właśnie nie wiem, czy punkty umiejętności liczą się do procentów gry, bo... Chyba w Tomb Raiderze 2013 tak było. A nie, nie było. No nie było, bo ten... Bo niby Tina mówiła, że o, trzeba mieć wszystkie punkty umiejętności, ja tego nie zrobię. A tak naprawdę była jedna lokacja, do której trzeba było się przedostać z twarzy wraków. To chyba było bunkier na ścianie klifów, trzeba było się tam dostać. To też była taka chyba ta lokacja zrobiąca z windą. No i ona po prostu tam nie poszła i powiedziała, że właśnie przez to, że nie ma wszystkich umiejętności, to nie może ukończyć sobie gry na 100%. Mhm, na pewno. Ona po prostu nie mogła pójść do tej lokacji, bo tam nie ma żadnej szybkiej podróży. A same jej się pewnie nie chciało ruszyć dupy, nie? Po co? Nie, wiecie co? Trzech niewolników tutaj jest? Ojeju, kapitan. Mormog. Mormog. Chwila, zaczyna się bać, gdy płonie. Mormog. Kurde, straciłem kombo, chciałem użyć misji strzały. No! Takich chyba tutaj nie było. Czekajcie. Ale jaja. O lol, jeszcze ataki. Z
spierdalajcie stąd, raus! Ciekawe, czy będą tu spierdalać, ty! Jeszcze się wszystkich stąd posyłem, nie? Beautiful, naprawdę beautiful! Help us, please! Może ty... I am in your dead! Gdzie ty poszli? O nie! Get over here now! Piękne, naprawdę. Finally, I'm free! Widzicie, jaka szybka misyjka. I just want to end. Please, help! I knew it! You're a true hero, Ranger. Perhaps the last one left alive in Mordor. I will tell your tale. Dobra, została nam jeszcze jedna misja niewolnika, ale to zrobimy sobie chyba na samym odcinku. Ale wydaje mi się też, czy by nie zrobić właśnie tej misji Leg. Po opętaniu Marweny tak, bo to jest fabularna misja, a nie głupie naznaczanie woza, więc na samym odcinku się zajmiemy Legiem. I znajdziemy miksturę i wyleczymy matkę Litarieli. Tak więc, jak to będzie krótkie, na pewno możecie się spodziewać misji niewolnika jeszcze. Wtedy to będą wszystkie misje niewolnika. Później zacznie się ostatnia seria. Może uda mi się niewolnika jakiegoś ratować i może jeszcze jedną sobie zrobimy. Ale jak będzie taka średnia, to wtedy zrobimy sobie tylko tą misję i tyle. A jak będzie w cholerę krótka, to dwa powinniśmy zrobić. A jak będzie bardzo, bardzo długa, bardzo, 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 no to chyba tylko tym fabularnym się zajmiemy. Chyba, że najdzie mnie ochota na to, na ulgę w cierpieniu. Tak więc, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia na następnym odcinku ze Śródziemie, Cień Mordoru.